nie myślę o tym, że powinny istnieć instancje, które kontrolują media. Wszystkie, które dotąd istniały, nie spełniają swojej roli. Nie ma takich instytucji, które się cieszą autorytetem. Myślę, że w ogóle nowe technologie, czyli technologia internetowa, wymusiła kompletnie inny przepływ informacji, zupełnie inne reakcje, zburzyła dotychczasowe hierarchie, chociaż wiele mediów, takich jak telewizja, czy też na przykład mainstreamowa prasa, zachowują się ciągle tak, jakby to one rozdawały karty. To się skończyło. To między innymi pokazały protesty ACTA, kiedy wszystkie kompetentne osoby były poza mediami. Wszystkie osoby, które wcześniej wiedziały, że coś groźnego się dzieje, były poza mediami. Media na nie nie zwracały uwagi. Media dzisiaj poruszają się takimi konwojami, jadą w to miejsce, gdzie któryś z polityków ogłasza, że właśnie się wypowie na konferencji prasowej. Media są kompletnie bezradne, albo co gorsza, stronnicze, w takim sensie, że nawet nie politycznym, ale że zajmują stanowisko takie, powiedziałbym, zgodne z pewnym takim ogólnym politycznym i społecznym konsensusem, który jest niepoddawany wątpliwości.